Partnerem programu jest portal espeedway.pl. Witam serdecznie w magazynie z Wami na torze. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jakub Jamruk, Grupa Azoty Unia Tarnów. Witam serdecznie. Oraz Paweł Racibor, Przegląd Sportowy. Witam Państwa. Panowie, na początku naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od takiego krótkiego podsumowania sezonu 2017. Kuba, udało się awansować, plany drużynowe zostały zrealizowane. Jak Ty oceniasz ten sezon w perspektywie już jakiegoś czasu? No tak, no cel przed nami był postawiony jasny, jakim jest awans i powrót do PGE Ekstraligi. Udało się to zrealizować. Sezon zasadniczy przebrnęliśmy jak burza, można tak powiedzieć. Wygrywaliśmy dość łatwo i wysoko te mecze. No a już w playoffach już wyszło właśnie, co to są playoffy, czyli to, że wszystko zaczyna się od nowa, nowe rozdanie. Nasz główny rywal Wybrzeże Gdańsk wzmocniło się pewnym zawodnikiem, który też zaczął zdobywać punkty. No i zaczęło się nerwowo, ale na szczęście cały czas byliśmy skoncentrowani. Myślę, że największą siłą naszej drużyny było to, że jeździliśmy wszyscy wyrównanie dość i praktycznie nie było w naszej drużynie słabego punktu. I to zaprocentowało, bo wszystko było w porządku, poukładane i spełniliśmy ten cel, który był przed nami postawiony. Kuba, według Ciebie co było takim największym zaskoczeniem tego minionego już sezonu? Zaskoczeniem? Myślę, że wszystko było tak, jak miało być. Wszystkie zespoły, które gdzieś tam były, które miały pewne cele, jeśli chodzi o play-offy, to się w nich znalazły. No co, taką negatywną może niespodzianką jest może to, że Stal Rzeszów wypadła z ligi, mimo tego, że miała dobrych zawodników, może tutaj był taki jedyny minus, jeśli chodzi o rywali. Jeśli chodzi o nasz zespół, to wszystko było w porządku. No może jeśli chodzi o moją osobę, to też ta kontuzja nie, całkiem niepotrzebna, bo pokrzyżowała mi plany przede wszystkim indywidualne, no ale na szczęście wszystko wróciło na dobre tory. Paweł, a Ty czy jesteś zaskoczony tym osiągniętym rezultatem przez drużynę tarnowskich jaskółek, czy już przed sezonem prognozowałeś tak dobry wynik? Nie no, pamiętam jak rozmawialiśmy przed sezonem, no to skład był na awans i jeszcze był zawodnik oczekujący, który miał uzupełniać ten skład, także drużyna była dobrze skonstruowana. No i można powiedzieć, że tutaj niespodzianki nie było, awans pewny, chociaż w tych meczach finałowych Wybrzeże napsuło troszeczkę krwi. Tak to jest właśnie, jak drużyny są faworyzowane, to muszą na wszystko uważać. Dobrze, że tutaj zawodnicy do końca pilnowali wyniku. Mogło być szybciej i szybciej mogli zdobyć ten awans, bo pamiętamy ten bieg, w którym tam Liung zanotował upadek, no i wtedy zrobiło się nerwowo. No tak to jest, jak ktoś jest faworytem, to wszyscy na niego patrzą, można powiedzieć, że wręcz życzą, aby się nie powiodło. Tak samo było w przypadku drużyny z Torunia w Ekstralidze, gdzie też większość kibiców dopingowała, aby ten Toruń spadł. No Toruń został i będziemy teraz rywalizować z tą drużyną. No, rola faworyta jest właśnie taka. Dobrze, że udało się awansować, może złe słowo udało się. Walczyli sobie to na torze. Ten skład był mocny na pierwszą ligę i to udowodnili. Ja cieszę się, że wychowankowie dobrze zaprezentowali się, że Kuba miał jeden z lepszych sezonów, choć można powiedzieć nawet najlepszy, bo te jego wyniki nawet indywidualne, bo co by nie mówić, zakwalifikował się do eliminacji Grand Prix ISEC. Troszeczkę ta kontuzja mu przeszkodziła w tych eliminacjach, ale wywalczył to sobie na torze, bo dobre miejsce w finale Złotego Kasku mu pozwoliło na to, że mógł się w tych zawodach międzynarodowych pokazać. Ja mam nadzieję, że podobnie rozpocznie ten sezon kolejny, już nie będzie jakichś kontuzji i ten sezon indywidualnie jeszcze się potoczy, bo drużynowo wszystko zagrało bardzo dobrze. No i tylko gratulować.
Wracając jednak do tego, co dzieje się na bieżąco, cały świat żużlowy żyje transferami. Unia Tarnów w sezonie 2018 to zupełnie inna drużyna. Przede wszystkim głośne transfery Petera Kildemanda i Nickiego Petersena, które wydają się stworzyć taką mieszankę wybuchową. Kuba, jak to wygląda z twojej perspektywy? Nowe, mocne osobowości w składzie Unii Tarnów. No tak, no bardzo mocne charaktery. Z jednym i z drugim, znaczy troszeczkę więcej miałem do czynienia z Peterem Kildemandem, bo jak przyszedłem do Łodzi w 2013 roku, to też był zawodnikiem Orła Łódź i razem jeździliśmy w jednym zespole. No ale dopiero jego kariera wtedy nabierała impetu i właśnie po tym roku 2013 wskoczył do Ekstraligi i w niej jest do dnia dzisiejszego. No tak, no Nickiego Petersena każdy zna, chyba nie ma kto kibica, który w świecie żużlowym jeśli interesuje się żużlem, który by nie znał nikiego, myślę, że dobrze, że to są zadziorni zawodnicy i przede wszystkim zawodnicy, którzy mają coś do udowodnienia, bo Niki wraca po kontuzji, Peter po nie najlepszym sezonie w Lesznie, więc mają na pewno coś do udowodnienia. Uważam, że może być tylko lepiej. I co? I myślę, że stworzymy fajny zespół polsko-duński i będziemy stawiać sobie kolejne cele i no przede wszystkim utrzymamy się w Ekstralidze, ale wcale bym nie powiedział, że to jest tylko nasz cel, bo żużel jest tak nieprzewidywalny i będziemy starać się, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik. Paweł, a ty uważasz, że ta polsko-duńska mieszanka jest takim kluczem do sukcesu i do pewnego zaskoczenia w nadchodzącym sezonie? Myślę, że może podobnie być jak z Włókniarzem Częstochowa w tym sezonie, oczywiście w Ekstralidze, bo też mało kto stawia na drużynę z Tarnowa, że sobie poradzą w Ekstralidze. No ja myślę, że może być ciekawy wynik i mogą w niejednym meczu, nawet wyjazdowym, powalczyć o zwycięstwo. Tylko jeden podstawowy warunek. Nicki Petersen musi być zdrowy i musi punktować tak jak za dobrych swoich dawnych lat. Peter Kildemand, jeżeli będzie jeździł na takim poziomie, jak jeździł choćby w drużynie Stali Rzeszów, to też możemy być spokojni. Jeżeli nasi polscy zawodnicy, czyli Jakub i Artur Mroczka utrzymają formę tą z sezonu 2017, to też nie powinno być źle. Kenneth Bier, podstawowy nasz senior, kapitan z tego sezonu, nie zawiódł i miejmy nadzieję, że tak samo będzie w Ekstralidze. Najbardziej mnie cieszy też postawa Patryka Rolnickiego, bo co by nie mówić, i zrobił bardzo duży postęp. Oczywiście są to tory pierwszoligowe, ale na tych torach też trzeba umieć jeździć. I on nawet w spotkaniach wyjazdowych potrafił wygrać z niejednym seniorem. Także mam nadzieję, że to zaprocentuje i nawet ta jazda w pierwszej lidze, ja pamiętam jak z nim rozmawiałem na koniec sezonu, że to zaprocentuje i przyniesie pozytywne efekty właśnie w jeździe w PGE Ekstralidze. Do tego doszedł jeszcze w ostatnim czasie Wiktor Kułakow, który będzie na pozycji rezerwowego. No i to jest bardzo ambitny zawodnik, bo trzeba powiedzieć, że miał bardzo dobre propozycje z dwóch klubów pierwszoligowych, jednak wybrał ofertę z Tarnowa, mimo tego, że będzie rezerwowym, więc stawia sobie wysokie cele. Podobnie było kiedyś z Artiomem Łagutą, którego też skreślano po słabym sezonie w Polonii Bydgoszcz. Oczywiście były to zawody ekstraligowe, ale ten Cieślak wtedy na niego postawił, no i widzieliśmy, jakie były tego efekty i gdzie teraz, w którym miejscu jest Artiom Łagota. Należy też wspomnieć, że pierwsze jakieś takie zakusy działaczy tarnowskich jaskół były skierowane właśnie do powrotu do Tarnowa Artioma Łaguty. No niestety dla nas stało się tak, że Artiom dogadał warunki z drużyną z Grudziądza i tam będzie jeździł. Później było zapytanie o Martina Waculika. Martin Waculik ma ważny kontrakt na kolejny sezon, więc ten transfer też odpadł. Później pojawiła się propozycja dla Leona Madsena. Madsen wybrał ostatecznie ofertę z Częstochowy, choć też zabiegali o niego w Zielonej Górze. No i potem Iversen, który wybrał ofertę w Toruniu. W międzyczasie pojawiła się też taka wizja składu o wzmocnienie juniorem i polskim jeszcze seniorem, który miał walczyć o skład, czyli mowa tutaj o Wiktorze i Dawidzie Lamparcie, czyli powrót Dawida do Tarnowa. No skończyło się takim składem i tak naprawdę z tego, co udało się wytransferować, no to myślę, że to jest bardzo dobry skład. I mówię, tylko życzyć zawodnikom zdrowia, to nie jeden mecz będzie zacięty na to, że tarnowski jaskółek i miejmy nadzieję, że wygrany, bo przede wszystkim ta drużyna musi szukać zwycięstw na własnym torze. Jeżeli będziemy wygrywać na własnym torze, to i też powalczymy na wyjeździe. Podstawowym warunkiem to jest zwycięstwa na własnym torze, co pokazał Włókniarz w zakończonym sezonie i oni dzięki temu zajęli wysoką piątą pozycję, a przed sezonem wszyscy mówili, że ten Włókniarz z hukiem poleci do pierwszej ligi.
Panowie, zmiany w składzie to nie tylko wielkie nadzieje związane z tymi głośnymi nazwiskami, ale to też obawy. Kibice zastanawiają się w tym momencie, czy tak naprawdę to przyjście nikiego do składu nie spowoduje, że atmosfera w drużynie, którą tak naprawdę wszyscy uważali za dobrą, nie zmieni się, bo wiemy, że Niki to specyficzny typ zawodnika i mocny charakter. Kuba, jak ci się wydaje? Czy nie będzie takiego etapu, że gdzieś tam może Niki za bardzo naciskać czy dominować w tej drużynie? Czy no, Niki ma, jest takim zawodnikiem i taką ma klasę zawodnika, że tak nazwałbym to, że jemu wolno może swoje pewne zdanie powiedzieć. Jest mega doświadczonym trzykrotnym mistrzem świata, więc myślę, że wszyscy tutaj będziemy się liczyć też z jego zdaniem. Oczywiście wszystko w jakichś tam granicach. Myślę, że też Niki widać było to, co można było zaobserwować, jak przyszedł do Leszna, to trochę w Lesznie go utemperowali. I myślę, że tu też już on się też trochę zmienił i zrozumiał pewne kwestie. Chociaż nie mówię, że wcale było źle. No, mówię, taką łatkę ma cały czas przypiętą jakiegoś rozbójnika na torze, ale taki żużel teraz, że każdy jest presja, każdy ciśnie punkty do przodu, czasami wychodzą czasami niezamierzone rzeczy. Myślę, że każdy wie, co ma robić i atmosfera będzie dobra, bo każdemu zależy na tym, żeby drużyna wygrywała, bo jak drużyna wygrywa, to się łatwiej jedzie, całkiem inaczej. Każdemu, jak sobie pomaga, to dla nas każdego jest w interesie i sportowym, i finansowym, i pod każdym względem. Także wierzę w to, że będzie wszystko w porządku. Jak pamiętacie, panowie, w poprzednim sezonie 2017 sztab szkoleniowy Jaskółek borykał się z pewnymi problemami z charakterem Mikkelsena. Czy uważacie, że w tym sezonie szkoleniowcy podołają trudnemu zadaniu okiełznania właśnie Nikiego w swoich ryzach? No ciężko powiedzieć. Myślę, że na pewno to jest zadanie trenerów i na pewno będą, jaki by to nie był zawodnik, musi sobie, przede wszystkim jest hierarchia, jak wszędzie jest trener, jest później są zawodnicy. Znaczy może inaczej, prezes, trenerzy, zawodnicy, każda hierarchia jest zachowana i myślę, że Niki też to rozumie i tu nie będzie, wierzę, że nie będzie problemów. A ty, Paweł, pokładasz pewne nadzieje z tym transferem Nikiego do Tarnowskiej Unii? Nie, no myślę, że tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, to był jedyny, który został transfer na to, aby Jaskółki mogły myśleć o spokojnym utrzymaniu i walce o coś więcej. Wiadomo, że jest po ciężkiej kontuzji i nie wiemy, jak to się skończy. Część kibiców, z którymi rozmawiam ostatnio, mówią, że to się tak skończy jak pamiętny sezon z Tony Rickardsonem, kiedy rozpoczęło się wszystko fajnie, jeden upadek i Rickardson postanowił zakończyć karierę. Tak też może być. No, żużel jest sportem nieprzewidywalnym i każda kontuzja w każdej drużynie może pozbawić szans na cokolwiek. Mieliśmy przykład, kiedy to nieszczęśliwy wypadek świętej pamięci Krystiana Rempały i co się stało potem. Także no, tutaj nikt nie przewidzi tego, co się będzie działo. Tak jak powiedziałem, Niki ma charakter, część kibiców obserwuje na pewno jego portale społecznościowe i jego aktywność. Teraz pokazuje, jak cieszy się z dziećmi, różnymi zabawami, pokazuje to i bardzo dobrze. Może odkrył w sobie troszeczkę takiej delikatności. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo delikatny na torze. Jeszcze coś zostało z tej zadziorności i będzie to pokazywał na torze. No, jeszcze mamy Petera Kildemanda, który też mówiłem, że no, ma coś też w sobie i ma potencjał, co pokazywał nieraz choćby w zawodach Grand Prix. Co by nie mówić, mamy dwóch zawodników, którzy zdobyli złoty medal drużynowych mistrzostw Polski w tym sezonie. Co prawda Niki mało startował w Lesznie, no ale Peter Kildemand miał słabe występy, ale miał też i dobre. I miejmy nadzieję, że więcej będzie tych dobrych. Tutaj będzie miał troszeczkę inną rolę, bo on będzie tutaj chyba stawiany w roli prowadzącego parę i jednego z liderów tej drużyny. W Lesznie było inaczej. On miał problem nawet z miejscem w składzie. Także to też zmienia i buduje zawodników. Kuba też dobrze wie, jak jest, kiedy się czeka na swoją szansę i jak to zawodnik przeżywa i jak jest potem wrócić na te normalne tory takiej dobrej jazdy. Żużlowy świat też żył takim głośnym transferem, jakim było przejście Grega Hancocka do Stali Rzeszów. A jakie, panowie, was transfery zaskoczyły jeszcze w tym obecnym okresie? No, ja osobiście najbardziej właśnie tutaj wspomniany transfer Grega Hancocka, bo nikt by, znaczy ja nie pomyślałem, żeby po tak dobrym sezonie, bo Greg skończył chyba w pierwszej piątce, jeśli chodzi o średnią, czy na drugim miejscu, jeśli chodzi o średnią w Ekstralidze swoją indywidualną, więc to mnie osobiście najbardziej zaskoczyło. A reszta tam
się dużo też działo, dużo się pozmieniało, ale myślę, że nie wiem, ja osobiście najbardziej zaskoczył ten transfer. A Paweł, a ty? Myślę, że każdego, bo ja nawet ostatnio rozmawiałem z wieloma osobami, mówiłem, że, bo ten transfer był taki owiany wokół dwóch klubów, Lublin, Rzeszów, a ja stawiałem na to, że Greg jednak odpocznie sobie troszeczkę i podpisze jakiś kontrakt w Ekstralidze w tym okienku kolejnym transferowym w maju. Tak się nie stało. Widać, że Greg, bo oglądałem ostatnią konferencję prasową w Rzeszowie, podjął inne działania, ma inne cele, też myśli o przyszłości, bo jest tam inwestycja i w szkolenie. Miejmy nadzieję, że tam jakoś poukłada sobie te sprawy. Podpisał kontrakt 3-letni, także można powiedzieć, że chyba będzie kończył karierę w drużynie Stali Rzeszów. No i ja mu życzę przede wszystkim, aby z tą drużyną awansował i ten ostatni swój sezon ligowy, miejmy nadzieję, to będzie w wieku już 50 lat, bo tak na to wszystko wskazuje, spędzi w PGE Ekstralidze. No i my z tą drużyną Stali Rzeszów będziemy rywalizować w derbach, które wrócą, bo wiemy, jak te derby ostatnio wyglądały, albo ich wcale nie było. I będziemy rywalizować na równym poziomie, bo to na pewno pomoże we frekwencji. Kibice na pewno tego oczekują. No, na tą chwilę Star Rzeszów jest w drugiej lidze, ale no skład, jeszcze może takim zaskoczeniem jest to, ilu zawodników i o jakiej klasie zatrudnił nowy właściciel Stali Rzeszów, bo tych zawodników jest 16, więc mógłby stworzyć równie dobrze dwie drużyny. Także no to jest ogromne zaskoczenie, ale tak to jest w tym sporcie, że jak pojawia się ktoś z dużą kasą, z dużą ilością pieniędzy do wydania, no to tak jest. Ja będę na pewno patrzył też z innej perspektywy na drużynę z Rzeszowa, bo właściciel z tej Rzeszów powiedział, co mnie to bardzo zaskoczyło, że on po dwóch sezonach chce mieć zysk, co jest rzadko spotykane, i to zysk w kwocie 5 milionów złotych na zakończenie sezonu za 2 lata. Także to mnie będzie interesowało. No jeżeli to osiągnie, większość działaczy, właścicieli dokłada do tego interesu i wiemy, jak to jest. Pamiętny pan Roman Karkosik zrezygnował, bo widział, jak to, do czego to zmierza. Więc no zobaczymy. Ja na pewno dopinguję drużynie Stali Rzeszów, aby się piła do góry i żeby wróciły właśnie te derby. Kuba, ty patrząc z perspektywy zawodnika, sądzisz, że ten transfer Grega to jest taki lek na całe zło, które w ostatnim czasie wydarzyło się w drużynie rzeszowskiej Stali? No to taka recepta, która pozwoli podnieść się tej drużynie i osiągnąć tak naprawdę taki sposób jazdy i takie wyniki, które będą zadowalały kibiców, działaczy i całe żużlowe środowisko, bo jednak to drużyna z tradycjami. No tak, dokładnie. No ja miałem okazję oglądać baraże z Lublinem, gdzie Rzeszów praktycznie tonął i też byłem w szoku, że sobie tak łatwo zespół z Lublina rozjeżdża ten Rzeszów. I no, co prawda mówię, tutaj są jakieś tam między kibicami jakieś zażyłości, ale tutaj w naszym środowisku my się z zawodnikami z Rzeszowa lubimy, znamy i szkoda faktycznie, bo nawet chociaż przede wszystkim jeśli chodzi o te derby, tutaj mamy też, wszyscy mówią, że mocne ośrodki są zawsze gdzieś tam u góry Polski i się trzymają razem, a tu my się trzymajmy gdzieś tu na dole, tak? Małopolska, tutaj Podkarpacie i tak dalej, więc też jestem za tym, żeby wrócić na dobre tory. Myślę, że to faktycznie ten transfer nie tylko Grega Hancocka, ale też Tomasza Jędrzejaka, czyli dwóch zawodników z Ekstraligi do drużyny drugoligowej, to naprawdę to jest historyczne wydarzenie i faktycznie może tutaj trochę, mówię, jeszcze ten statek tonący szybko wyciągnąć, zanim do końca nie poleciał na dno, bo wydawało mi się, ja miałem takie wrażenie właśnie, jak byłem na tym meczu derbowym z Rubinem, że to już będzie naprawdę, może być koniec żurla w Rzeszowie na parę lat. Fajnie, że się znalazła taka osoba, która będzie ten żurl z takim przytupem od razu wskrzeszać w Rzeszowie. Tu trzeba jeszcze podkreślić jedno, bo może część kibiców nie wie, ale nowy właściciel Stali Rzeszów spłacił wszystkie zaległości, które były z dwóch sezonów za poprzednich rządów w rzeszowskiej Stali. Ja popieram i chwalę coś takiego. Podobnie było w Gdańsku, gdzie też mieli olbrzymie długi, a spłacili te zaległości i drużyny dalej funkcjonowały. Nie sztuka jest zawiesić na rok klub i potem powstaje kolejny i potem nagle wielkie sukcesy, tylko wziąć odpowiedzialność za to, co się zrobiło po prostu. I też chwalę kluby, które po prostu nie mają budżetu, bo nie każdy może zgromadzić, nie każdy ma tak dobrego sponsora, jak choćby my mamy w Tarnowie Grupę Azoty,
która daje tam pieniądze na to, żeby ten klub funkcjonował na dobrym poziomie. Był swego czasu sponsor jeszcze drugi, Tauron, który dawał kolejne pieniądze i można było stworzyć drużynę na Mistrzostwo Polski. To Mistrzostwo Polski było. Więc trzeba tutaj po prostu chwalić też i prezesów za to, że nie wydają ponad miarę, bo róbmy drużyny, na które nas po prostu stać. Było to dawniej, teraz widzę, że już prezesi więcej kalkulują i myślą. Ja myślę, że kibicom nie zależy przede wszystkim na wyniku, tylko na tym, żeby ten żużel był ciągłością i co sezon były te zawody żużlowe, a nie zdobyć tam jakieś miejsce kosztem jakichś tam długów i potem przez rok jeździć na obce stadiony i oglądać tą dyscyplinę. Kuba, zostawiając jednak całą karuzelę transferową z tyłu, a skupiając się na twojej osobie, świeżo wypoczęty po urlopie, pełen energii, jak będziesz przygotowywał się do tego nadchodzącego sezonu? Jak wygląda twój plan szkoleniowy na te najbliższe miesiące? Ja już praktycznie jak co roku tradycyjnie zaczynam. Im wcześniej staram się zawsze zaczynać przygotowania, bo naprawdę jest tego dość sporo i już praktycznie zaraz po ostatnich zawodach, którym był dla mnie memoriał Krystiana Rępały, od razu mówiłem już części, już przyszły z mechanikiem, już rozbieraliśmy motory. Także cały czas teraz pracuję w warsztacie, żeby jak najwięcej przygotować motocykli. Taki mam plan, żeby jak najwięcej przygotować, najwięcej zrobić sprzętu w warsztacie do grudnia, a od grudnia będę już zaczynał treningi ogólnorozwojowe, indywidualne, jak i z klubem. Także jak co roku tutaj też rewolucji nie wymyślimy. Ja co roku bardzo sumiennie staram się przygotowywać gdzieś sprzętowo i kondycyjnie, tak, i tutaj też nie będę biegał maratonów, czy wychodził na K2 bez Ekstraligę, bo tutaj też nie o to w tym wszystkim chodzi. Skupię się bardzo mocno i tak jak co roku, bo co roku właśnie w zimie mocno się przygotowuję i wyciągnę parę wniosków z ubiegłego okresu przygotowawczego. Parę rzeczy poulepszam, sprzętowo też na pewno dużo większe inwestycje polecam jak w ubiegłym roku, także nie ma na Ekstralidze nie można oszczędzać, bo musi być wszystko dopięte na ostatni guzik. Jeszcze planuję też dodatkowo drugiego mechanika zatrudnić, także dużo się dzieje też u mnie, jeśli chodzi o te przygotowania i postaram się przygotować jak najlepiej, tylko będę potrafił. A jakie cele zakładasz sobie do osiągnięcia indywidualnie i drużynowo w sezonie 2018? Indywidualnie na spokojnie do tego podchodzę. Nie chcę się napalać właśnie w tamtym roku miałem takie dobre podejście, że będzie co ma być i skupiałem się zawsze na pojedynczych zawodach, pojedynczych biegach i tak się właśnie udało osiągnąć super wynik właśnie w finale Złotego Kasku i później w przebrnąć do eliminacji. Także myślę, że ja bym to powtórzył w przyszłym roku, a bez kontuzji dalej poleciał w tych eliminacjach. Wcale bym się nie obraził, bardzo bym się z tego cieszył. Także mówię, na spokojnie do tych indywidualnych zawodów podchodzę. Najważniejsze dla mnie jest liga i chcę się skupić, jeśli chodzi o mój cel indywidualny w drużynie, to jest taki, żeby po prostu w tej Ekstralidze, żeby to nie była jednorazowa przygoda, tylko żeby osiągnąć pewien poziom, pewien wynik, żebym mógł spokojnie zagościć w tej Ekstralidze już na długo. Kuba, biorąc jeszcze pod uwagę ten okres przygotowawczy i cały sezon, zawsze chętnie uczestniczysz w różnego rodzaju zawodach pozaligowych, turniejach. To też jest taka kwestia przygotowania i myślenia perspektywicznego, jeżeli chodzi o takie wdrożenie się do jazdy i przygotowanie do Ekstraligi, prawda? Dokładnie. To najlepszy przykład. Jason Dolmistrz świata, nie wiem ile ma dokładnie imprez, można to sprawdzić, ale myślę, że spokojnie ponad 100 imprez objeżdża w sezonie. I topowi zawodnicy też tyle imprez objeżdżają. I to właśnie dzięki temu mogą utrzymać cały czas wysoką formę i każdy z nas zawsze dąży w żużlu do tego, żeby jak najwięcej jeździć. Żużel jest specyficznym sportem i zawody to jest zawsze o niebo lepiej niż trening. Mimo tych turniejów i takich, już takich mniej prestiżowych, objechałem w tym sezonie bodajże z 25 imprez, 1/4 z tego co mi świata, tak, na przykład. I każdy z nas dąży do tego, żeby jak najwięcej jeździć, ja również i to jest moja pasja, to jest moja praca i właśnie dzięki tym występom mogę cały czas trzymać wysoką formę, więc mimo tego, że czasami wybieram turnieje jakieś bardzo mało prestiżowe, jadę na nie, bo po prostu zawsze twierdzę, że jeśli jest wynagrodzenie za te turnieje, osiągają pewną kwotę, taką moją nazwałbym minimalną, za którą mi się opłaca po prostu pokryć wszystkie koszty i jeszcze coś po prostu zarobić i ryzyko zawodowe po prostu jest jakby opłacalne, to
po prostu jadę na takie zawody, mimo że tego, że stawka nie powala, ale sobie po prostu testuję różne rzeczy i cały czas mam kontakt z motocyklem i dla mnie zawsze takie coś będzie dużo lepsze jak, nie wiem, siedzenie w domu, bieganie czy nawet jazda na krosie i zawsze będę tak starał się robić, mimo tego, że w przyszłym roku będę zawodnikiem ekstraligowym, będąc zaproszony na takie turnieje, mówię, jeśli warunki finansowe i inne będą spełnione, to na takie turnieje będę jeździł, by cały czas podnosić swoje umiejętności. Ja bym miał inne ligi zagraniczne, miałbym tej jazdy dużo, no to może bym inaczej do tych zawodów podchodził, ale praktycznie jechałem 2 mecze Ligi Czeskiej, bo wcześniejsze mecze niestety miałem kontuzję i Ligę Polską, tylko to tak, że cały czas szukam tej jazdy, więc dlatego tak to u mnie funkcjonuje. Każdy zawodnik różnie do tego podchodzi, bo Kuba chce jak najwięcej startować. Mamy przykład Artura Mroczki, który jeździ tylko zawody ligowe i też utrzymuje tą formę. Artiom Łaguta, który w tym sezonie jeździł tylko w polskiej lidze, miał tam sporadyczne występy w lidze rosyjskiej, doszły jeszcze te turnieje SEG, ale tak naprawdę jeździł tylko w lidze, ale ten czas wolny, który nie miał zawodu, wykorzystywał na jazdę na krosie i on podkreśla, że to pozwala mu w lepszej jeździe na torze. Kuba od początku swojej przygody z żużlem szukał tej dodatkowej jazdy. Ja pamiętam, jak wyjeżdżał nawet na turnieje do Austrii, gdzie dokładał do tych imprez, ale chciał jeździć i tu go trzeba za to podziwiać, bo naprawdę nawet zakończył sezon, mógł sobie już jechać gdzieś na jakieś wczasy z małżonką i z dzieckiem, odczekał, pojechał zawody na Węgrzech, pojechał na zawody na Ukrainę. Na pewno śmiem się założyć o to, że te zawody jakoś nie były bardzo dochodowe, że wyszły po prostu na zero. Dziwi mnie tylko taka śmieszna sytuacja, gdzie oficjalna strona Unitarnów, która powinna promować tarnowskich zawodników po zawodach na Węgrzech, pomimo tego, że Kuba zdobył komplet punktów, mamy informację, że obsada nie powalała. No może nie powalała, ale skoro pisze się o zawodach jakiś Macec, to jest Puchar Macec, gdzie jeżdżą typowi amatorzy i chwali się postawę zawodnika, który mieści się tam w środku stawki, to jest coś nie tak. Po prostu powinniśmy się chwalić i przede wszystkim oficjalna strona Unitarnu powinna się chwalić wynikami swoich zawodników i wszystkich. I nie omijać po prostu i nie wybierać sobie, bo coś tam komuś nie pasuje. Kuba pojechał następne zawody na Węgrzech, zdobył tytuł mistrza Węgier z tą drużyną i nie było żadnej informacji na oficjalnej stronie Unitarnów. Więc tu trzeba to jakoś też poukładać i wszyscy kibice obserwują i zaglądają właśnie na te oficjalne strony. Ja pamiętam, jak prowadziliśmy dawniej oficjalną stronę Unitarnów i jaka była oglądalność tej strony. Każde zawody, jakie zawodnik odbył, będący zawodnikiem Unitarnów, a nawet były takie sytuacje, że zawodnik nie reprezentował klubu, a tylko podpisał kontrakt. Pisaliśmy o wszystkich turniejach, nieważne jakie. Cieszmy się z ich jazdy, bo jeżeli oni chcą tam występować, to powinniśmy się tym chwalić, tym bardziej, jak jeszcze coś się zdobywa. No właśnie, bo to jest tak, że złe wiadomości roznoszą się szybko, a o dobrych tak naprawdę często się zapomina. Czy to nie funkcjonuje w taki sposób? No może też, ale trzeba każdy wynik przedstawiać. Może być gorszy dzień zawodnika, może zdobyć w turnieju 5 punktów, 4 punkty, pojechał tam. Trudno, miał zły dzień, ale następny występ może okazać się lepszy i też trzeba o tym informować zawodnika, a nie wybierać sobie zawody, bo tak. Także nowy regulamin okazał się dużym zaskoczeniem dla zawodników, którzy tak naprawdę pomimo wcześniej ustalonych warunków kontraktowych wstrzymali się z konkretnymi działaniami w tej kwestii. Kuba, jak tak naprawdę dla Ciebie kwestia regulaminu wygląda z perspektywy zawodnika? Jak Ty oceniasz wygląd nowego regulaminu i jego charakter? No tak, no powiem tak, że jak jeździłem w Łodzi, to mnie tam te kwestie mało dotyczyły, ponieważ nie miałem zbyt wiele sponsorów. Przychodząc do Tarnowa zyskałem dużo, bardzo wizerunkowo, marketingowo moja osoba zyskała, więc zyskałem bardzo dużo sponsorów. Ze 4 zrobiło się bodajże 21, jak nie więcej. I to naprawdę duża część mojego też budżetu, który przeznaczam na przygotowanie do sezonu, więc te wszystkie kwestie dość mocno mnie dotyczyły, jeśli chodzi o te miejsce reklamowe, bo głównie też o to chodziło. Także no, trochę też była dziwna sytuacja, bo rozmawialiśmy, każdy z nas rozmawiał z klubem o kwocie za podpis, o kwocie za punkt. Również zawsze też rozmawialiśmy właśnie o jakby tych miejscach reklamowych, no ale wtedy nie był ten znany regulamin, także to była dziwna sytuacja, że wcześniej Ekstraliga by tego regulaminu nam nie przedstawiła, bo naprawdę to jest, mówię, jakby trzeci punkt moim zdaniem, pierwszy, jakby mówię tam punkty, mówię podpis i później, to też jest znacząca część kontraktu, dlatego nikt z nas nie rozmawiał na ten temat, a później się on pojawił.
Mówię, no mimo tego, że byłem na wakacjach, to cały czas byłem w kontakcie z zawodnikami, bo zależało mi, żeby te wszystkie tematy dopilnować, ponieważ już byłem u moich sponsorów z podziękowaniami za obecny sezon i praktycznie wszyscy deklarują chęć pozostania na kolejny. Też chcą zwiększyć swoje wsparcie dla mojej osoby, także dla mnie te tematy były bardzo ważne i cieszę się, że udało się to wyprostować i mam nadzieję, że w następnych latach wszystko będzie to też konsultowane z nami i wszystko będzie poukładane, bo żużel staje się takim sportem coraz bardziej, coraz więcej w tym biznesu, w marketingu wchodzą duże firmy i dobrze, że tak się wszystko dzieje. No i właśnie trzeba to wszystko tak, mówię, dobrze też poukładać, żeby wszystko było tak ma być. Dobrze, że dogadali się zawodnicy, można powiedzieć, z prezesami, bo tak naprawdę może większość kibiców nie wie, ale udziałowcami Ekstraligi są prezesi przede wszystkim. I to oni ustalali ten regulamin wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym, z prezesem Speedway Ekstraligi. I dziwi mnie tylko ta sytuacja, że wiadomo, że wszyscy rozmawiali, uzgadniali nowe kontrakty przed tym 1 listopada i większość zawodników była dogadana, podobnie jak Kuba. I że wtedy nie przedstawiono tych właśnie propozycji, regulaminu, bo nie byłoby takich problemów i co by nie powiedzieć, to no jest to jakaś dżazga tam wbita w tą PGE Ekstraligę i pozostaje mały niesmak, bo brakowało też jeszcze tego, że jeżeli wprowadzamy coś, co dotyczy zawodników do nowego regulaminu, to powinien brać w tym udział właśnie Krzysztof Cegielski, który pamiętam 2 czy 3 lata temu były takie zmiany, brał udział w konsultacjach, wszystko można było ustalić, a tutaj nagle coś dajemy i potem afera się robi niepotrzebnie, bo tak naprawdę był czas na to, żeby siąść i to wszystko przedyskutować i można było to spokojnie, nikt by nawet o tym nie wiedział. Wiadomo, że zawodnicy ustalają wszystko z prezesami przed sezonem, i też prezesi szukają sponsorów na to, żeby sprzedać dobre miejsca na kewlarach, na motocyklach czy na czapce, więc wiedzą dobrze, na jakie fundusze mogą liczyć. I jeżeli zabierają te miejsca zawodnikom, no to powinno to być jakąś rekompensatą dla nich w postaci podpisania kontraktu z większą stawką za punkt, z większą stawką za podpis. I wtedy na pewno zawodnicy nie robiliby wielkiego larum o to, że nagle zabiera się im jakieś miejsce, ale skoro ustalają warunki kontraktowe i jest tych miejsc tam bodajże 20 czy ileś tam, no to potem jak się okazuje, że mają tych miejsc mniej, no to też, tak jak Kuba mówi, on ma swój budżet, ma swoich sponsorów, teraz ci sponsorzy powiększają się, bo co by nie mówić, jeździ w mieście, w którym się wychował, w którym zdobył licencję i reprezentuje i chce reprezentować ten klub, więc nie dziwię się, że zawodnicy tutaj zgłosili się do Krzysztofa Cegielskiego i poprosili go o pomoc. I dobrze, że ta pomoc przyszła i dobrze, że, może tak Kuba powiedział, wszyscy zawodnicy, większość zawodników podpisała się pod tym, bo wiemy dobrze, że choć trwał proces, to 2 czy 3 kontrakty były podpisane i dobrze, że już nie myślimy o tym, że kończy się okres transferowy, właściwie skończył się okres transferowy i teraz zawodnicy będą się tylko przygotowywać do sezonu, no i oby z dobrym skutkiem już w przyszłym roku i z dobrą widowiskową jazdą. Tym bardziej, tak jak Kuba wspomniał, że ten sport żużlowy obecnie to nie jest ta sama dyscyplina sportowa sprzed 5, 10 czy 15 lat. Nakłady finansowe coraz większe tempo i coraz większe wymagania, więc to też napędza tak naprawdę całą strefę marketingową i tą biznesową, bo bez tego, no niestety, wiadomo, że część pola do manewru należy do zawodnika, ale druga część to niestety te działania już, które dotyczą strefy typowo finansowej. No to jest po prostu taka firma. Bo Kuba musi zadbać o to, żeby mieć na motocykl, musi zadbać o to, żeby opłacić mechaników. Teraz wie, zbliżają się rozgrywki Ekstraligi, myśli o kolejnym mechaniku. To są dodatkowe koszty dla niego, więc te koszty wzrastają, a co nagle dochody mają się zmniejszyć, no to nie tak powinno wyglądać. Kuba, na zakończenie naszej rozmowy chciałabym Cię jeszcze zapytać o to, czego życzyć Ci w nadchodzącym nowym sezonie? Myślę, że przede wszystkim bez kolizyjnej jazdy i to mówię, a o resztę sam zadbam. Zatem mam nadzieję, że wszystkie te życzenia się ziszczą. Dziękuję panowie za rozmowę. Państwa i moim gościem był Jakub Jabruk. Dziękuję bardzo. Oraz Paweł Racibor. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu.